jeszcze mi zostało 100 km i jak 100 km uda się przejechać, bo ja teraz się z tego z plecakiem, nogi są w ogóle nieruchome, to ja w ogóle będę od pasa w dół po prostu sparaliżowany. Teraz wpadamy do Mohameda domu. Proszę. Proszę. Już wchodzę, dziękuję. Mohamed. Oj, Mohamed ma polską flagę. Flagę, co ja mówię? Ma polską mapę. Zobacz. Polska mapa. Mapa Polski. Tak, tak. Super. Czekaj. No. Mieszkanko Mohameda, nieduże. Manką Mohameda zapowiada się hardkorowo, bo nie ma w ogóle klimatyzacji. O, już tutaj czuję, na parkingu ciemno, co też było czuć. Zmywał się stąd. Ale karty SIM, mam napisany liścik. Taki za 2,50 można wsadzić wszystko, co się chce w bułę. Jest w 100% w ogóle wegetariańskie. Trochę tego, trochę tego. Poproszę. Można się konkretna jeść. Bye bye. Można się konkretna jeść. Falafel. This is the kapusta. To jest fasola. Ciemna. Troszkę ogóreczku. O. Elegancko. Chłopak. Perfect. O i... Ferenta. O. Tutaj falafel wygląda tak. A chłopaki robią tam odar. Jestem w Mordorni. Nie ma klimatyzacji, bo się popsuła. A ziomek, u którego jestem, czyli Mohamed, zostawił mnie samego. Pojechał do domu rodziców mieszkać. Czyli jestem sam. To jest ten ziomek właśnie, który ogarnia trochę Polski, bo ma znajomego w konsulacie. Ten znajomy w konsulacie pomaga mu uzyskać wizę do Polski, więc był już ze 3 razy w Polsce, trochę mówi po polsku. Taki tu jest Mordor. Ale zobacz w ogóle, jak mieszkania tutaj wyglądają bardzo prosto. To mi tutaj te drzwi się nie otwierają, a na przykład tutaj jest kuchenka. To jest taka dosłownie kawalerka. Dosłownie. O. Kontakt działa tylko jeden. O, światło dopiero się zapaliło. A toaleta z prysznicem wygląda tak. Nie ma tutaj luksusów, ale spokojnie można żyć. Ja tylko mam dzisiaj tyle co łóżko do spania, a w sumie niczym się to nie różni od tego, jak dzisiaj spałem w nocy na parkingu, na rozgrzanym asfalcie. No jest po prostu taki upał, że bania pęka. Jutro się zwijam, stąd jadę na Isfahan. Pakowanie zawsze sprawia mi najwięcej problemów, czy problemów. Zawsze się z tym guzdrze. Długo mi to zajmuje, nie powinno tak mi to zajmować, ale zaraz to ogarnę w 20 minut i spadam na wylotówkę. Kaszano godzinie 8 bądź 9, no mniej więcej tak do 12 to w ogóle nie żyje to miasto, wszyscy śpią. To jest zastanawiające, ponieważ teraz jeszcze jest zdatna temperatura, później już jest taka nie do zniesienia, no to wtedy trzeba zrobić przerwę, bo u nich jest taka jakby siesta. Od godziny 2, 3 do godziny 5, 6 robią sobie taką siestę. Nawet jednostki publiczne, bo jest tak gorąco, że się nie da wytrzymać. A później dalej działają. Podobnie do tego, co jest w Hiszpanii i w Meksyku. Następnym razem, jak tu przyjadę, to zrobię. Już mam takie rozpoznanie miasta. Ale. Na pewno nie omieszkam zrobić spaceru po dachach. Tylko, że to jest rzecz jasna nielegalne. No jak białego dopatrzą, no to od razu gdzieś tam ten się postrają. Ale da się zrobić. No i jesteśmy na wylotówce na Isfahan. I kolejny raz, kolejny dzień przychodzi mi grać, jak to się mówi, nie wiem, jak w loterię. Bo wylotówka w każdym mieście w Iranie to jest loteria. Tyczy się do tego, że samochody to przeważnie taksówki i trzeba w tym całym motłochu wypatrzyć akurat to auto.
i dogadać się z tym kierowcą, żeby można było jechać. Na przykład jak ten pan, który wiezie lawendę. O, ale zapach. Elegancki zapach. Piękny, przecudowny. Tutaj jedzie jakiś peżocik, też można łapać. Tutaj tam pan jedzie z jakimś towarem. Może też zabrać. O, ale to, kurde, będziemy jechać chyba 2 dni. Salam! Na Isfahan? No, no. A, nie wiem, ale smał. A, ciut, ciut. O, dogadali się. Ciut, ciut podjechać? Podjechali. Pojechał beze mnie. Holender. To się nazywa. Ja w sumie tak szczerze powiedziawszy, muszę powiedzieć, że mówienie na wylotówkę do kamery przyciąga samochody. To jest w ogóle szaleństwo. A tutaj pan na przykład teraz bazarku stawia obok mnie. Ale trafił mi się kierow. Taki, który mówi, że nie mogę nagrywać, bo tutaj wojsko, w ogóle są tereny wojskowe przez 130 km. A i tak jak głupi nagrywam. No bo o co chodzi? To jest otwarty teren, jak jest droga, to można nagrywać. Publiczne przecież, nie? No, a najlepsze jest to, że wczoraj takiego Niemca spotkałem, Helge. I Helge powiedział, że na autostopie właśnie w Iranie bardzo trzeba uważać na to, żeby taksówki nie złapać, ale to jest oczywiste. I powiedział mi o takim słowie Majani. 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 To jest słowo za darmo. Takie bardzo polite, czyli niepoważne, tylko takie wysublimowane. Czyli jak pytasz, mówisz salam, majami. Czyli mówisz dzień dobry, czy za darmo, nie? Możesz pokazać, że jadę w tamtą stronę. Jeszcze mi zostało 100 km i jak 100 km uda się przejechać, bo ja teraz siedzę z tego z plecakiem, nogi są w ogóle nieruchome, to ja w ogóle będę od pasa w dół po prostu sparaliżowany. Jeżeli mi się uda wyjść jak dżdżownica z tego samochodu, to będzie sukces. Isfahan, najlepszy motyw jest taki, bo tutaj to miasto jest jednym z najczystszych w ogóle w Iranie, ale najlepsza beka jest taka, że masz przystanki autobusowe, tutaj państwo siedzą, jest, i bilet kupuje się w takiej szopce, w takiej bocce. Tutaj kupek siedzi, ledwo siedzi, bo słońce mu grzeje w czerep. W tej budce jak w konserwie i sprzedaje bilety. Ciekawe, nie? Ale miasto zupełnie inaczej wygląda od tych, które widziałem do tej pory. Jest takie bardziej zadbane. Klimat jakby bardziej przyjemniejszy. A dalej nawalam w krótkich spodniach. A co? A teraz spotkałem ziomeczków. To mi właśnie.
Milad. Milata spotkałem siedząc pod ścianą, Milad do mnie zagadał. No i powiedział, czy pójdę z nim na herbatę. No to powiedziałem, że pójdę. Poznałem jego kumpla. What's your name? Ali. Reza. Ali Reza. And his cousin. What's your name? Shati. No i hello. Hello. Don't worry, my name is Thomas. My name is Ali. Ali. I tak, i chłopaki tutaj robią w ogóle perski dywan. I żeby było ciekawiej, taki dywan, zrobienie takiego dywanu, to jest 6 miesięcy. To jest w ogóle coś niewyobrażalnego. I tutaj mają w ogóle handmade sklep. Póki wejdziemy do tego sklepu, to zobacz w ogóle, jak to jest żmudnie zrobiony, każdy detal, elegancko wyrobiony. I ja to po prostu, ja na wylotówce mogę stać 8 godzin, ale jakbym miał robić takie dywany, to po prostu szok. Dobra, wchodzimy tam. Fu. Wow. Nieźle. Jak tu jest klimat. Ile oni musieli czasu spędzić na zrobienie tego wszystkiego. Jaki tutaj jest detal. Taki. Ludzie. W ogóle nawet na krzesełka. In Iran, we have two category of car. One of them is city-made car, like these are you will see in this part of the shop. Yeah. They have a pattern, except of this one. This has a pattern, and the pattern of carpet is one quarter of this carpet. And yeah. And the weaver will copy paste for other parts of the carpet. Ah. And city-made carpet, they have at least 50% of silk. Do you know silk? Yeah, of course. For example, this one, it has... Ah, this is softly. Yes, it's really soft and flexible. Nice, yeah. It's silk. For example, this carpet, it's made in a city in the name of Qom. Do you know Qom? Qom, it's on the south? No, it's a small city between Isfahan and Tehran. It's a holy city that many... Do you know Mullah? No. Religious people that they study about Islam or something like that. They in this city they build carpet 100% silk. Whoa. This is 100% silk. Or something like this one. It's also this one is 100% silk. And 100? Yes, 100. It means pure silk. Pure. Yes. 100% w ogóle, 100% jedwabiu. Jaki mięciutki. Piękny. Okay. And when the carpet is 100% silk, in one square centimeter. It has 144 knots. Do you know knots? Yeah, I know. Yes. It has, in one square centimeter, it has 144 knots. The maximum knot that Persian carpet has is 400% silk. For 1 centimeter? Yes. Niesamowite, w ogóle na 1 centymetrze 140, ponad 140 w ogóle splotów, a może mieć ponad 400 splotów. Jedwabny dywan. Or something like this. This one is made in Isfahan, in our city. The base of carpet in carpets from Isfahan, warp. Warp of the carpet is silk, but the other 50% is Angora wool. Angora. Do you know Angora wool? Is wool. I know. It's from sheep. Yes. This is from the neck of young sheep. Ah, okay. To teraz to jest bardzo, bardzo powszechny dywan z Isfahan. On jest zrobiony z jedwabiu, silk and Angora, czyli wełny z młodych owiec tutaj z karku. And also in city made carpet you can see a signature of for every carpet. This is the signature of carpet. You can see the flag of Iran here. Yes. And wrote Isfahan Ghaffarian. Ghaffarian is name of the designer of this car. Nice. So, czyli ogólnie jak jest artysta? Artysta, który wykonuje dywan, podpisuje się tutaj. Tu jest flaga Iranu, tu jest Isfahan, a tutaj jest autor. And also in this carpet, on the top of the carpet wrote Iran, Qom Razavi. Oh, nice. It's made in Qom.
I will show you some sample of city made carpets. This one is also 100% silk. Wow. And also you can see the signature Iran Ghom Mousavian. The pattern of this carpet is famous by seal of the Sheikh Lutfullah Lahmas. I recommend it to you to go to Naqsh-e Jahan Square. If you go there, you can find a mask in the name of Sheikh Lutfullah Lahmas. And if you look to the seal, I mean dome of the that mask, you can find this pattern. Wow. And something about the silk. When I turn it, the color of the carpet will change. Whoa! That side is a dark side. Yeah. And this side is a lighter side. Nice. Silk is like mirror. From one side, it absorbs the light. Yeah. From another one, it will go out. Wow, w ogóle jedna działa jak lusterko. Z jednej strony, jak to się mówi, odbija, a z drugiej tak jakby wciąga. Znaczy pochłania światło. Wow, nieźle. Or something like 100% sick. 100% jedwabiu. It's very flexible. Yeah. How many kilograms? Something like 10? No, it's about 2 or 3 kg. It's not very heavy. I think it's something like 5 or 6. Maybe maximum 4 or 5. Okay, nice. Piękne. Another type I will show you. Jak to wygląda? Coś niesamowitego. Ciąg dalszy nastąpi. Nie zapomnij dać suba, żeby nie ominął cię nowy odcinek. Do zobaczenia. Cześć.